8 marca, można powiedzieć już tradycyjnie, zespół szkół nr 7 świętował Dzień Kobiet. W środę męska część samorządu szkolnego dla swoich koleżanek przygotowała kilka niespodzianek. Dziewczyny między innymi składały komputery na czas oraz demonstrowały swoją siłę. Specjalnie dla pań wystąpiły również dzieci z przedszkola nr 181. No, przygotowywaliśmy się już 2 tygodnie temu. Najpierw powstawały plany, pomysły, później wiadomo, trochę się niektórych rzeczy ucinało, niektóre się dodawało. Oczywiście pani wszystko nadzorowała i poprawiała, ale to, co dzisiaj widać, to jest wynik i wyłącznie naszej pracy. Jakie konkurencje przygotowaliście dla swoich koleżanek? Musiały ubijać jajka, składać komputery, pompowały jak na siłowni, mogły się pochwalić tym, co potrafią i na koniec śpiewały karaoke. Jak powiedziała nam Alicja Czwojdrak, nauczycielka wychowania fizycznego, konkurencje, w których brały udział uczennice, były bardzo nietypowe. Dla niektórych dziewczyn składanie komputera było całkowitą nowością. Jedna konkurencja jest chyba dla dziewczyn niezbyt miła, ponieważ chodzi o składanie komputerów. Jest to u nas w szkole raczej domeną chłopców, ale jak widać, przy pomocy kolegów udało się tą konkurencję przeprowadzić. Od wielu lat Dzień Kobiet jest generalnie jakby pomijany, ale my to uważamy ten dzień jako dzień trochę odpoczynku, trochę właśnie też integracji, bo to jest dzień, który ma przynieść im trochę radości. Trochę tej szarzyzny rozjaśnić. Uśmiechy na twarzach sprawczyń całego zamieszania wywołały także występy przedszkolaków. Po prostu najmłodsi rozkręcili całe towarzystwo. Zdaniem dziewcząt, które uczestniczyły w imprezie, z pozoru małe wydarzenie okazało się czymś wielkim. Niespodzianka przygotowana przez samorząd szkolny była strzałem w dziesiątkę. To jest taka jakby tradycja naszej szkoły, że w takich dniach właśnie dziewczyny, jak i dla chłopaków, organizują takie zabawy, tak samo chłopacy dla nas, więc nie było to niespodzianką, ale zawsze miło. Jak dziewczyny wypadły przy różnych konkurencjach, bo niektóre były dosyć nietypowe. Myślę, że jako dziewczyny dałyśmy radę i nie było tragedii w niektórych konkurencjach, ale jednak były one typowo wybrane. A takie imprezy dlaczego powinny być organizowane w szkołach? Jak myślisz, co one mogą dać uczniom, uczennicom? Po pierwsze, jest to dodatkowa integracja, ponieważ nie zawsze mamy czas porozmawiać z koleżankami z innych klas na co dzień. A po drugie, jest to po prostu miłe spędzanie czasu w gronie swoich przyjaciółek akurat dzisiaj i na pewno każda dziewczyna doceniła ten gest. Tego dnia każda uczennica gimnazjum nr 7, oprócz tego, że świetnie się bawiła, to także mogła liczyć na słodki upominek.